dzisiaj w ramach festiwalu kuchni indyjskiej, tutaj na Folwarku Miodobytku, będziemy mieli okazję wysłuchać no niecodziennej muzyki, bo orientalnej. Co dzisiaj usłyszą osoby przebywające na Folwarku? Muzykę, która jest po części muzyką indyjską, a po części są to moje kompozycje oparte na motywach indyjskich głównie. Usłyszymy kompozycję Lucjana Wesołowskiego, które zagramy jako duet Jugma Suriach. Jeżeli Lucjan tylko nie powiedział, to ja dopowiem, że są to dwa słońca. W sanskrycie, tak to jest określane, słoneczna muzyka. Zdecydowanie muzyka, która ma korzenie w Indiach. Będzie trochę autentyków również, czyli piosenki bollywoodzkie. Zagramy niedużo, ponieważ oboje preferujemy jednak kompozycję Lucjana. One są świetne brzmieniowo i, co jest bardzo ważne, łatwiej strawne dla ucha europejskiego. No, bo śpiew indyjski bywa trudny, zależy skąd oczywiście, ale i my zaśpiewamy dwie autentyczne piosenki indyjskie, z których stron nie będę mówiła, bo one są bardzo z bardzo różnych stron. Skąd w ogóle pomysł na taką muzykę? Przyszło samo, to tak jak pan kocha kamerę czy fotografię, a mnie przyszło ukochanie muzyki i między innymi właśnie takiej orientalnej. Osobiście uważam, że to jest dosyć chyba trudna muzyka, czy to łatwo, nie wiem, nauczyć się tego. Kilka słów właśnie, jak to wygląda? To jest szerokie pojęcie, muzyka orientalna, bo to muzyka od Bliskiego Wschodu do Japonii i Filipin. Ja akurat najczęściej, najchętniej gram muzykę indyjską i podobną do indyjskiej, ale też gram muzykę arabską, na przykład melodię w stylu japońskim, wręcz nawet niektóre japońskie, czy w stylu chińskim. Dzisiaj też będzie coś takiego, bo nie będzie tylko i wyłącznie inspiracja indyjska, ale też elementy innych kultur. Lucjan jest prekursorem właściwie, chociaż on broni się przed tym twierdzeniem ze względu na obecność w tych regionach muzyki orientalnej ówczesnego małżeństwa. To były lata wczesne, 70. pomianowskich. Więc według mnie to on nadał pewnej wyrazistości tej muzyce, ponieważ stworzył zespół Orient Jazz, orientacja na Orient właśnie, która grała rzeczywiście to, co my tutaj będziemy grać i gra nadal. Mieliśmy w ubiegłym roku 40-lecie, graliśmy w Łodzi jubileuszowy koncert, w Warszawie fantastyczny koncert na Pradze. Więc to jest idea Lucjana generalnie. Wielu muzyków z nim grało, on nagrywa, tam jest mnóstwo płyt. W tej chwili już ponad 30 płyt nagranych z muzykami z różnych stron świata. Natomiast ja, jeżeli o mnie chodzi, ponieważ z zawodu jestem plastykiem, jestem rzeźbiarką, malarką, a zawsze mi była szalenie bliska, od dziecka szalenie mi była bliska kultura Indii, sztuka Indii. Więc jakby też siłą rzeczy muzyka Indii też we mnie rezonowała.
i przy zetknięciu właśnie z tym, co, co dawał talent kompozytorski Lucjana, to zarezonowało w ten sposób, że po prostu doszło do takiej fuzji pewnej widzeń i wrażeń i występujemy razem jako Jugma Suriak, ale występujemy też w licznym gronie. Mianowicie tworzymy taki team z Wojtkiem Czemplikiem, który jest skrzypkiem w Dobrym Starym Małżeństwie na przykład, ale też animatorem wielu, wielu cudownych działań, z dwiema tancerkami. Wespół z pewną firmą, która w Indiach proponuje Europie swoje herbaty i z restauratorami, że tak powiem, regionalnymi oferujemy koncert, w którym jest śpiew, taniec, muzyka indyjska, indyjskie przysmaki. Także zapraszamy i jeżeli któraś z gmin byłaby zainteresowana, to jest to naprawdę fajne działanie. Ja działam w tej branży już zawodowo od 45 lat i jestem na Spotify, na Amazon, na Apple Music i tak dalej wszędzie. I też na YouTube nagrałem w sumie 33 płyty, które są przynajmniej w połowie z moją muzyką, plus ileś tam płyt, w których występuję jako muzyk, albo jest jakiś jeden mój twór czy dwa, więc jestem obecny w przestrzeni internetowej, a jest też sklep, to jest tak, współpracowałem kiedyś z wieloma firmami wydawniczymi w różnych krajach, potem pozamykały się, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja z płytami, trwa dzielnie na Placu Boju firma Soliton Polska z Sopotu, która wydała ponad 15 moich płyt. I w Empikar na przykład są moje płyty, te wydane przez Solitam oczywiście. I w sklepach internetowych, oni też sprzedają w internecie. Także tutaj będzie po koncercie trochę też płyt.